Zapraszam Was na filmik z krakowskich targów książki, na których mnie nie ma, więc można by powiedzieć, że jest to właściwie film z czasu, kiedy są krakowskie targi książki, natomiast ja będę nagrywać sobie z domu, bo zamierzam sobie trochę w najbliższym czasie poczytać, bo mam zaczętych sporo książek, zaraz Wam o nich coś więcej opowiem, jak troszeczkę bardziej ogarnę twarz i wypożyczyłam sobie bardzo dużo książek z biblioteki, więc jeżeli nie widzieliście ich jeszcze na Instagramie, to też się tutaj z Wami nimi podzielę, także dużo kontentu książkowego będzie. Szykuję sobie właśnie budyń karmelowy, czy tam słony karmel, jakoś tak, zobaczymy, czy cokolwiek dobrego z tego wyjdzie. Jeżeli tylko nie będzie padać, to na pewno wyjdę sobie na spacer i jeżeli wyjdę na spacer na jakieś 2 godzinki o w miarę przyzwoitej porze, to zabiorę ze sobą jakąś książkę i będę czytać. Zaczynając najpierw od książek, które tak w miarę aktywnie czytam, to dzisiaj w ogóle już skończyłam jedną z tych książek, czyli Królestwo Miedzi, drugi tom. Matko, jak się to nazywało? Miasto Mosiądzu, tak, Miasto Mosiądzu. Ostatnio mam ochotę na taką bardziej niefantastykę, więc trochę takich książek tutaj jest i w większości takie, po takie książki ostatnio sięgam. Czytam dalej, oczywiście, Światu nie mamy czego zazdrościć, natomiast zabrałam się za nią właśnie w e-booku i czytam ją sobie na Legimi i dzięki temu jakby szybciej mi doszło, ale ostatnie dni w ogóle mniej czytałam, a też po tę książkę akurat nie sięgałam, natomiast mam nadzieję, że wrócę do niej właśnie, jak będę sobie ją czytać tutaj. No i jeżeli chodzi o e-booki, to czytam też i dzisiaj też troszkę więcej czytałam, więc myślę, że w ten weekend będę chciała tę książkę kontynuować, mimo że też jest ciężka i raczej taka, no, wprowadzająca w nie do końca przyjemne emocje. Zwierzęta nocy. Zabrałam się w końcu za tę książkę, dlatego że kiedyś oglądałam film i po tym filmie stwierdziłam, że będę chciała książkę przeczytać, żeby go sobie, to sobie jakby porównać tę historię. Książka też, jak były zwłaszcza te momenty, które pamiętałam z filmu, tak z pierwszej połowy, z pierwszej nawet 1/3, może bardziej, które były bardzo niepokojące, wprowadzające w takie odczucie bardzo mocnego dyskomfortu, ale to już nawet przekraczające dyskomfort, a wchodzące w taką strefę właśnie niepokoju i tak oddziałujące na ten stan takiego wywoływania takiego stresu w nas, no to tak samo było właśnie w przypadku tej książki, też jak czytałam te fragmenty, to tak było. No i wydaje mi się, że jak skończę tę książkę, to mimo wszystko będę lepiej oceniać film, będę film lepiej pamiętać i będę film Wam bardziej polecać. Na razie przeczytałam chyba jakieś trochę mniej niż 1/3 też książki. Generalnie mam tutaj historię Susan, która dostaje maszynopis książki ukończony przez swojego byłego męża, z którym nie ma już od lat kontaktu. No i jakby wcześniej, kiedy z nim była, on chciał zawsze zostać pisarzem, ale niespecjalnie mu to wychodziło. No i mamy tutaj przeplataną troszeczkę tak jakby tę historię, to znaczy te fragmenty, kiedy Susan po prostu czyta tę książkę i tak dalej, no to jest tego mniej póki co. No i przeplata się to z tą książką, która też właśnie jest tym mocniej niepokojącym elementem. Natomiast cała książka, jaką są Zwierzęta Nocy, ogólny twór, nie tylko ta książka w książce, napisana jest dosyć średnio. Styl mnie osobiście nie leży i w moim mniemaniu jest to pisane bardzo tak prosto. Nie zmienia faktu, że sama w sobie historia jest ciekawa, to takie dziwne słowo do tej książki, ale historia jest warta poznania przez to właśnie, jakie emocje wywołuje i zastanawiam się, czy dalej to będzie tak samo właśnie pociągnięte jak w filmie, bo jeżeli nie będzie ta książka w ostatecznym rozrachunku się bardzo różnić od filmu, no to mimo wszystko, jeżeli by coś takiego Was zainteresowało, to myślę, że film będzie lepszym wyborem. Jeszcze czytam sobie też troszkę, podczytuję właśnie Poison Study, o którym Wam już wspominałam, ale mimo że historia jest bardzo lekka, no to nie czyta się tego za szybko, bo to jest po angielsku, a ja dawno nie czytałam żadnej książki po angielsku, w sumie już parę ładnych miesięcy chyba minęło. Ale jeszcze są 2 zaczęte przeze mnie audiobooki. Wspominałam Wam w którymś filmie o Starej Słaboniowej i z Piekła Duchach.
nie za bardzo mam ochotę wracać do tego audiobooka. Będę chciała to skończyć i pewnie wrócę do tego w momencie, kiedy skończę drugiego audiobooka, którego zaczęłam sobie trochę później, bo ten audiobook dużo bardziej mi się spodobał, ta książka mnie bardziej wciągnęła. Chociaż tam też są takie momenty przestoju, ale jak już się coś zaczyna dziać bardziej i w ogóle, no to wtedy jestem mocniej w to zaangażowana i mówię tu o książce Jak zabiłam swoją rodzinę. Jeśli dobrze pamiętam, myślę, że kojarzycie ten tytuł i kojarzycie tę okładkę, bo ona pojawiała się już chyba na wielu kanałach i ostatnio mam wrażenie, że sporo osób tę książkę czytało. No i ja też w pewnym momencie stwierdziłam, że się skuszę, jeszcze jak zobaczyłam właśnie w audio, no to przerzuciłam się ze Słaboniowej właśnie na tę książkę. No i ona opowiada historię kobiety, która jest osadzona za zbrodnię, której nie popełniła, mimo że zabiła swoją rodzinę. Te pobudki, które ją skłoniły do tego i tak dalej. Ciężko jest oceniać, czy są jakby, nie wiem, wystarczające, czy nie. Może po zakończeniu książki coś jeszcze więcej zostaje do tego dopowiedziane. Natomiast nie powiem, historia jest ciekawa. Bohaterka ma takie bardzo surowe, wydaje mi się, podejście momentami, opinie takie bardzo stanowcze. Natomiast to, co mówi, często w jakiś sposób trafia w punkt i chociaż może przez swoją postawę jest raczej taka antypatyczna bardziej, no to jednak trzeba jej czasami przyznać rację w niektórych rzeczach. Jestem ciekawa, jak ta historia ostatecznie się zakończy i czego tam jeszcze się z tego dowiem, bo to, co te fragmenty, które słuchałam ostatnio, były naprawdę ciekawe, chociaż no nie jest to historia łatwa, przyjemna albo jakaś taka niby do pośmieszkowania, bo nie jest, ale też nie jest pisana w takim tonie bardzo depresyjnym. Jest ciekawa i myślę, że wyróżnia się tym, w jaki sposób jest przedstawiona cała sprawa. Tyle. Teraz jeszcze przedstawię Wam książki, które tutaj mam i mam nadzieję w najbliższym czasie czytać. Trzy książki, które do mnie ostatnio dotarły, to Piersi i jajeczka. Bardzo jestem ciekawa tej książki, już się różnych opinii, co prawda, nasłuchałam na jej temat, ale chciałabym od tej książki zacząć, jeżeli chodzi o Mieko Okałakami, dlatego że Heaven, o ile już się przekonuję do tego, że będę chciała ją kiedyś przeczytać, to jakby te prześladowania w szkole i to znęcanie się nad rówieśnikami w jakiś sposób mnie przeraża, dlatego że zdarzyło się w jakimś chyba serialu koreańskim, gdzie były takie sceny i świadomość, że takie rzeczy się mogą dziać albo że ja mogłam czegoś takiego doświadczyć, była dla mnie straszna i nieprzyjemna i to mnie bardzo od Heaven w tym momencie odpycha i mnie wstrzymuje, aczkolwiek kiedyś myślę, że jednak się skuszę i przeczytam tę książkę, żeby jakąś swoją opinię wyrobić, ale raczej to będzie pierwsza tej autorki, po którą sięgnę. Tutaj też mam Starsza Pani z nożem, bardzo mi się podoba ten fiolet na okładce, oraz nowa książka Arkadiego Saulskiego, czyli Czarne Miecze i z tego, co zrozumiałam, to jest tak, to jest pierwszy tom Drogi Samotnego Psa i jest to ten sam jakby świat, tutaj też jest Nippon, czyli kraina, którą mamy w trylogii Zapiski Stali, którą czytałam tego autora i która mi się bardzo podobała. Mam tutaj 8 książek z 2 w sumie placówek, natomiast jedna będzie zamknięta do końca roku, więc automatycznie te książki do końca roku przedłużają mi się, że mogę je mieć i czytać. Bardzo spontaniczny wybór z mojej strony to jest Wii, Szłap i Galant, ale zaczęłam dosłownie czytać jakieś pierwsze 2 zdania opisu i stwierdziłam, że to może być ciekawe. Ta książka jest przepięknie wydana, naprawdę wygląda cudownie, aczkolwiek po moich ostatnich spotkaniach z Wii i Szłap nie za bardzo jestem przekonana, że siądzie mi jakoś ta książka bardzo i że w ogóle jej twórczość jest jakąś taką moją. No i z tego, co mi się wydaje, no to jest jednotomówka, więc to też mnie skusiło, żeby spróbować z tą książką. Książka, o której przeczytaniu myślałam też już od jakiegoś czasu i w końcu ją wypożyczyłam. Dom nad Błękitnym Morzem, TJ Klune. Niespecjalnie, znaczy słyszałam, o czym ta książka jest i już mi to wyparowało z głowy, bo w tym okresie bliżej premiery sporo osób też ją czytało i polecało. Będę ją czytać, będę sprawdzać, czy to coś dla mnie, czy nie. Książka, o której słyszałam kiedyś na zagranicznym booktubie i właściwie wtedy mnie najbardziej zainteresowała ona, a potem jak wychodziła w Polsce, to wiedziałam, że będę musiała tak czy siak ją przeczytać, ale Anatomia Love Story. Tu jest coś związanego... jest jakiś złodziej cmentarny, jest dziewczyna, która marzy, by zostać chirurgiem, jakieś takie, wiecie... Love Story w połączeniu z grzebaniem przy zwłokach.
z tego co kojarzę, więc może być ciekawie, też książka krótka. No i co, no i co, wypożyczyłam sobie wreszcie Nostalgię Anioła, bardzo lubię ten film, bardzo mi się ten film podoba i zawsze kiedy mam ochotę obejrzeć coś, co mnie zdołuje, obejrzeć coś, przy czym mogę się trochę spłakać, to jednym z moich wyborów jest właśnie Nostalgia Anioła i zwykle na ten film pada. I stwierdziłam, że poznam także historię książkową wreszcie, tym bardziej, że jak no, była dostępna w bibliotece, to czemu nie? Małe Ogniska, tej autorki też mnie interesuje inna książka, która wyszła w tym roku chyba w Polsce, natomiast pomyślałam, że może zacznę od tej, jak ona była wydana wcześniej. Zobaczyłam też w mojej bibliotece Bal Szalonych Kobiet, i przypomniało mi się, że chciałam właśnie tę książkę kiedyś przeczytać, dlatego też stwierdziłam, że sobie ją wypożyczę teraz i spróbuję ją sobie przeczytać. To jest coś o chyba psychiatryku, tak, pacjentki szpitala psychiatrycznego. No i jeszcze jedna książka, którą też zobaczyłam i stwierdziłam, że jak jej teraz nie wezmę do przeczytania, to z powrotem o niej zapomnę, czyli Podpalacze. Taka duża czcionka, wow! Ta książka w ogóle się na mnie bardzo patrzy przez ostatnie dni i zastanawiałam się, czy od niej w ogóle nie zacząć tej całej, wiecie, przygodę z wyczytywaniem książek z biblioteki. Zastanawiam się. Myślę, że zacznę ją dzisiaj. Myślę, że mimo wszystko ją dzisiaj zacznę. Może ją sobie zabiorę na spacer? To jest myśl, to jest jakiś plan. Ale rozgadałam się strasznie, matko. Dobra, nie pada, jest w miarę przyzwoicie, także lecę na spacer. Nagrałam właśnie filmik i czuję się wypompowana i czuję, że to gadanie o książkach jakoś mi dzisiaj specjalnie nie idzie, więc zróbmy sobie od razu update czytelniczy, bo czemu by nie. Przeczytałam, zaczęłam wczoraj na spacerze, czytałam właśnie sobie chodząc i dzisiaj skończyłam Podpalaczy. Ciężko powiedzieć nawet o czym, tak krótko, nie zdradzając za dużo. Mamy dwójkę bohaterów. Właściwie, jeżeli chodzi o literaturę właśnie taką piękną, obyczajową, no wiem, że literatura piękna obejmuje dużo szerszy wachlarz książek i tak dalej. Natomiast jak nazwać inaczej, możecie mi podpowiedzieć, jak nazwać inaczej tego typu książki, gdzie to jest takie z jednej strony obyczajowe. Jak wstawiam książki na sprzedaż na Vinted, to jest taka kategoria powieść współczesna. I może jest to pewnego rodzaju dobre określenie. W każdym razie, jeżeli chodzi o tego rodzaju książki, jeżeli nie wiem za bardzo o czym te one są, jak to mogę określić krótko, to powinnam mówić, że są one o ludziach. Są one o ludziach, o studentach tutaj w tym przypadku. Phoebe i Will przede wszystkim. Will. Phoebe jest koreańskiego pochodzenia. Jej mama uciekła z nią właśnie do Stanów. No i na tym etapie, na jakim zaczynamy właśnie z tą historią, ona tam studiuje, ma wielu różnych znajomych, poznaje tam właśnie Willa. Mamy tu trochę historię ich relacji, ale w tej książce duże znaczenie ma też wątek religijny. Mamy tu jeszcze jedną istotną postać, jaką jest mężczyzna, który przeżył, który został wtrącony do gułagu północno-koreańskiego, a teraz tak jakby wrócił do Stanów i tam działa w związku z tą religią. Ja bardzo nie lubię wątków religijnych w tego typu książkach, szczególnie jeżeli one są tak rozdmuchane. Już na początku miałam takie, że od czasu do czasu, jak były te nawiązania do Boga w różnych zdaniach i tak dalej, to już wtedy odczuwałam zgrzyt. Z czasem pojawiało się tego coraz więcej, aż na pewnym etapie to się zakotłowało wokół tego wątku, co mi się bardzo nie podobało i strasznie mnie to odpychało od lektury. Natomiast w ostatecznym rozrachunku i po zakończeniu tej książki widzę, jaka była tego istota. Wiem, dlaczego to było takie ważne, więc też stwierdziłam, że nie będę jakoś bardzo na to narzekać. Ogólnie historia była ciekawa. Czytało się ją właśnie na początku szczególnie z zaangażowaniem raczej, jak jeszcze nie do końca wiedziałam, co w związku i z tą relacją i z tym wszystkim tu będzie przedstawione, co tutaj będzie clue tej historii tak naprawdę. Natomiast nie urzekła mnie ona jakoś specjalnie bardzo. Obie te postaci, główne postaci w tej książce mają swoje problemy, czy to związane z przeszłością, czy z teraźniejszością. Nie mają za łatwo w życiu, nawet jeżeli próbują udawać, że tak nie jest. Po jej
skończeniu, jak wszystko mi się tam posklecało do końca, no to nie żałuję, że ją przeczytałam i że zdecydowałam się ją przeczytać do końca, mimo że mnie właśnie irytowały tam różne względy, ale nie jest to historia jakaś taka super, którą bym każdemu polecała. Ja ją oceniłam na 3¼ gwiazdki, generalnie w głównej mierze dlatego, że właśnie pod koniec to wszystko większego sensu dla mnie nabrało. Skończyłam w audiobooku, jak zabiłam swoją rodzinę. I to była naprawdę bardzo interesująca książka. Dosyć specyficzna właśnie historia, o której już tam wam mówiłam. Bohaterka, która dopuszcza się właśnie tych zbrodni, postanawia wymordować właśnie swoją rodzinę. Czuć przez całą tę książkę, jaką niechęcią, a wręcz odrazą pała do tych wyższych sfer. No to jest historia fajna, książka, z której można parę jakichś interpretacji czy myśli sobie wyciągnąć, ale też nie do końca taka, którą można traktować na poważnie przez wzgląd na ten zarys fabularny. Ale bardzo się cieszę, że ją odsłuchałam i że mam ją za sobą, oceniłam ją na 4 gwiazdki. Poza tym czytam sobie dalej w e-booku Zwierzęta Nocy, ale jestem jeszcze przed połową. I takie najważniejsze fragmenty już były tutaj zawarte wcześniej. I w filmie też był taki moment trochę przestoju, gdzie nie do końca było wiadomo, co tam może się jeszcze w związku z tym wszystkim wydarzyć. I nie do końca w sobie pamiętam, jak się film skończył i co tam jeszcze, to znaczy nie do końca pamiętam, jak skończyła się ta historia książki w książce. Tutaj mam wrażenie, że teraz po prostu no, nie będzie o czym czytać. Jeżeli nie będzie tutaj jakichś wielkich zmian i nagle nie wystąpią jakieś akcje, które w filmie po prostu pominięto, no to czeka mnie prawie 200 stron czytania o niczym, a właściwie może jakieś 100 stron, bo wiem, że na koniec ta akcja znowu się bardziej zagęszcza, ale na ten moment jest nudno. Na ten moment jest nudno i ten styl pisania mi strasznie przeszkadza. Muszę jakoś przez to przebrnąć, żeby przypomnieć sobie właśnie zakończenie tej książkowej historii. Były tutaj też interludia już na tym etapie. Interludia, w których troszeczkę liznęliśmy tej historii Susan i jej byłego męża z wcześniejszych ich czasów. No i co? No będę sobie kontynuować tę książkę na pewno w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o wersję elektroniczną, no to na tej książce będę się skupiać. Jeżeli chodzi o audio, to zaczęłam sobie słuchać kolejnej książki autorki Nigdy, 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 które też odsłuchałam w październiku, jakoś na początku tego miesiąca. Bardzo mnie ta książka zdołowała, ale mi się spodobała. Jakby rozumiem wiele rzeczy i aspektów, które tam były przedstawione. Teraz słucham właśnie tej drugiej książki. Jestem mniej więcej w połowie, bo ten audiobook jest krótki. Czy potem wrócę do Słaboniowej, zobaczymy. Ale chciałabym też sobie coś czytać jeszcze w papierze. I bardzo mocno zastanawiam się, co. Miałam bardzo ciężką drugą połowę weekendu. Nie czytałam za bardzo. Dzisiaj trochę sobie czytałam. Ale też jestem strasznie dzisiaj przemęczona, więc myślałam, że sobie włączę jakiś horrorek w tle i w międzyczasie sobie będę czytać, ale wyszło na tym, że skończyło się na tym, że po prostu go sobie oglądałam, bo całkiem sporo się tam działo i nie miałabym jak podzielić sobie uwagi, a czasami jak coś oglądam, to dzielę tę uwagę, że bardziej czytam, bo niekoniecznie odczuwam sens cały czas skupiania się na ekranie. W każdym razie oglądałam właśnie, dopiero skończyłam Terrifier 2. To najgłupszy film, jaki widziałam. Znaczy może nie, ale o matko, jaki on był turny. Po jedynce nie spodziewałam się, że ta część będzie aż tak głupia i aż tak idiotyczna, absurdalna i nie wiem w sumie, czy ona miała być taka dziwnie śmieszna momentami, czy o co chodzi, ale ten film był taki głupi. A jeszcze widziałam, że w przyszłym roku ma być kolejna część. Ten klaun generalnie jest z jednej strony mocno creepy, niepokojący i taki, że no po prostu jakby spotkać takiego, to idzie wyzionąć ducha, tak się patrząc na niego. Ale jednocześnie on miał takie fragmenty chyba jeszcze w pierwszej części, gdzie on był po prostu śmieszny. I w tej części on też był śmieszny. I czasami były takie momenty, gdzie po prostu się śmiałam. Nawet początek był fajny, był mocny, ale też trochę śmieszny. Ale
w pewnych momentach były już tak absurdalne te sceny gore, że ja miałam takie, nie no, po prostu zdechnę ze śmiechu. To było takie głupie. I jak ja myślałam, że już ta tyrada głupoty nie może posunąć się dalej, to jeszcze na zakończenie... Ja już nie wiem, jak skończyć ten film. Ja należę do tych osób, które oglądają horrory, żeby się zrelaksować. Przy czym zwykle one mnie po prostu nudzą, bo nie ma już za dużo horrorów, których nie oglądałam. I jak znajduję jakieś takie i oglądam, to okazuje się, że są one na maksa słabe. I już nie ma też takich horrorów, które by mnie mogły w jakimś stopniukolwiek przestraszyć. Myślałam, że ten mnie chociaż, wiecie, wprowadzi w jakiś taki stan niepokoju, a tu po prostu taka zlewa. No i teraz z jednej strony bym poczytała, a z drugiej strony jak już się tak rozłożyłam i mi się całkiem przyjemnie chilluje po prostu oglądając, to nie wiem, może coś innego sobie puszczę. Widziałam, że jest Puchatek. I to Puchatek, ten horror, który już zwiastun miał tragiczny. Ale mocno się zastanawiam. Wyjdę z psem i chyba jak wrócę, to sobie go odpalę, spróbuję. Słuchajcie, chwila prywaty, ale jestem tak w szoku i tak sfrustrowana i tak muszę zmienić cały swój praktycznie plan na najbliższe dni, że wam o tym opowiem, bo miałam właśnie wyjechać 2 godziny temu do rodziców na święta, bo jutro jest pierwszy, tak? 1 listopada jest jutro, miałam zostać u rodziców kilka dni. Chciałam wyjechać jeszcze w takich godzinach, gdzie nie będzie za dużo ruchu na drodze, bo wiadomo, 31 wszyscy pewnie będą wyjeżdżać i zaraz ten ruch się wzmoży. I słuchajcie, w miejscu, gdzie ja zaparkowałam przy paczkomacie, koło osiedla, tak, gdzie jest jakby wjazd do paczkomatu, paczkomat, tutaj obok są 3 miejsca parkingowe. I przy tym wjeździe do paczkomatu jest na tyle szeroko, że tam, wiecie, stoi sobie często kurier, żeby te paczki wyładować. I czasami właśnie najbardziej po lewej stronie, powiedzmy, stoi jakiś samochód, bo ludzie nie mają gdzie parkować tutaj. No i teraz też stał tam sobie samochodzik i stał jeszcze jeden samochód, który zablokował całkowicie wyjazd stamtąd. I najlepsze jest to, że najpierw czekałam. Kurier też tam był i też był wkurzony, bo nie mógł zajechać sobie, żeby paczki wyładować. Wezwałam w końcu straż miejską. Z tą strażą miejską też tam prawie godzinę stałam. I okazało się, że to jest akurat taka zatoczka w tej okolicy, gdzie oni nie mogą tego samochodu odholować. Nie mogą odholować samochodu, który mnie blokował. I który powodował, że ani ja, ani w sumie inne osoby, które stały na tych 3 miejscach prawilnie, nie mogły stamtąd wyjechać. Dlatego, że już wjeżdżając w ten zjazd paczkomatowy i tak dalej, to już jest poza strefą ruchu, tam nie ma żadnych znaków i względnie prawa nie można stamtąd odholować źle ustawionego nawet i blokującego przejazd samochodu. I w tym momencie, po 2 godzinach czekania, jeszcze kontaktując się z ochroną, która stwierdziła, że ten pan, który tam sobie zajechał, to zajechał tam już o 4:30 w nocy, stwierdziłam, no zresztą Straż Miejska tam widziałam jeszcze chwilę stała, ale no oni już nic więcej w tym temacie też nie mogą za bardzo zrobić, bo nie ma jak tego gościa zlokalizować, nie ma żadnego numeru tam zostawionego, nic. No i no po prostu musiałam wrócić do domu. I teraz, nie wiem, teraz będę musiała tam chodzić od czasu do czasu i ewentualnie sprawdzać, czy szanowny, łaskawy pan sobie stamtąd wyjechał, czy nie. I przez to jedną wielką niewiadomą jest to, co ja mam w ogóle dzisiaj robić i czy ja w ogóle mam planować ten wyjazd, czy z niego całkiem zrezygnować. Bo ja po pierwsze nie jestem jeszcze takim kierowcą, żeby taką trasę do Kielc robić po ciemku. Po drugie, wiem, co zaraz po południu zacznie się dziać na drodze i już ponoć w mieście i w Kielcach są wszędzie korki. Więc na trasie może być problematycznie i dziś, i jutro. No a też to nie był wyjazd na tyle długi, żebym ja go miała odkładać do jakiegoś, nie wiem, czwartku. A jutro z samyśkiego rana nie wiem, czy... Nie wiem. Ani ja, ani moi rodzice nie wiemy, co zrobić w tej sytuacji. Więc jest to
najbardziej niespodziewana rzecz, jakiej dzisiaj doświadczyłam. Mam nadzieję, że nic więcej takiego nie doświadczę. Wyobrażasz sobie sytuację? Jestem w szoku, jestem strasznie wkurzona. Bo dalej jestem w stanie zawieszenia i nie wiem, jak do końca te plany zmienić. Dobra, słuchajcie, sytuacja jest w miarę opanowana. Jadę dzisiaj faktycznie do domu, do rodziców. Natomiast teraz muszę jeszcze troszkę posiedzieć sobie w domu. Chcę się zrelaksować i chcę sobie poczytać Anatomia Love Story. I dlatego wam o tym mówię tak teraz na szybko, bo dopiero zauważyłam, że na tej okładce to serce to jest kobieta z jakimiś płachtami w jakiejś sukni. To jest kobieta. Ja dopiero to teraz zauważyłam. Boli mnie głowa, więc się położę, troszeczkę sobie poczytam i w ogóle mi pękła żyłka w oku aż od tego wszystkiego. Czy mogę wam w ten sposób zrobić szybki update? Myślę, że jakoś sobie damy radę, tak na szybko. Skończyłam wczoraj, jak widać udało mi się zajechać do rodziców. Skończyłam wczoraj wieczorem, jeszcze 31 października, ostatnią książkę październikową, czyli Zwierzęta nocy. Oceniłam ją na 3 gwiazdki, ale mam strasznie mieszane odczucia co do tej książki. Na pewno film jest lepszy, to pozostaje przy tej opinii. Film jest fajniejszy, bardziej polecam wam się zapoznać z wersją filmową, jeżeli ta historia w ogóle was interesuje. Natomiast książka nie podobało mi się, w jaki sposób była napisana za bardzo, bo z jednej strony, tak jak mówiłam, ten język był prosty, ale z drugiej strony były... Raz było pisane prosto, a raz tak, jakby to miało jakoś, nie wiem jak poetycko i pięknie wybrzmieć, a brzmiało niestety idiotycznie. Sama ta historia książki w książce była ciekawa, aczkolwiek były chyba jakieś takie może 2-3 najważniejsze jej punkty, szczególnie jeden bardzo mocny, związany z mniej więcej początkiem historii, to co się zawarło w jakoś 1/3 książki, no to... To szybko przemija i poza tym jest dużo takiego gadania, takiego pierdu, takiego o niczym. I Susan, czyli ta, która czyta jakby tę książkę, ona jest taką okropną postacią. I trochę jeszcze właśnie tam dostajemy w tych interludiach i nie tylko z życia prywatnego właśnie Susan i tego jej męża byłego i tak dalej, jak tam ich losy się potoczyły, aczkolwiek ta historia nie jest jakoś mocno rozbudowana, jest zrobiona po łebkach, ma dużo ta książka jednak mi minusów. Staram się ją docenić za samą generalnie, sam pomysł tej książki w książce, bo tam to było w miarę ciekawie zawarte i jeszcze nasuwa się taki wniosek, on jest tam jakoś lekko zahaczony a propos nawiązania pewnej postaci do postaci samej Susan i tego nie było chyba za bardzo w filmie, jeśli kojarzę. Film też był troszeczkę inaczej chyba tam przedstawiony i też inaczej się na pewno zakończył. Samo zakończenie też mi się średnio podobało, bo było takie mocno niedomknięte i z jednej strony czasami takie niedomknięte zakończenia są fajne i tutaj też można było zostawić to trochę niedomknięte, ale za mało tam jednak było konkretów jakichś dopowiedzianych i tak dalej. No coś mi mocno nie gra i wydaje mi się, że może 3 gwiazdki to jednak jest za dużo jak na tę książkę. Muszę się nad tym jeszcze zastanowić i w podsumowaniu dam wam znać, jak ją ostatecznie oceniłam. Słuchajcie, ostatnio zaczęłam sobie czytać. I teraz też sobie przywiozłam. Milczący zamek, chyba o tym wam w ogóle nie mówiłam. Jestem obecnie na stronie 110 i bardzo mi się ta książka podoba. Ja ją miałam w TBR-ze na 2023 rok, i więc zabrałam się za nią wreszcie dosyć spontanicznie. Ja jeszcze wcześniej tej autorki nic nie czytałam. I to jest historia, znaczy przynajmniej zaczyna się od tego, że mama głównej bohaterki mieszkała kiedyś właśnie jako mała dziewczynka w pewnego rodzaju zamku i ta bohaterka jedzie ten zamek odwiedzić. W związku z tym zamkiem też jest pewna historia autora książki, którą ta bohaterka lubiła w dzieciństwie. Generalnie jak tylko zaczęłam tę książkę, to już miałam takie oho, to nie będzie dla mnie, to jest tak dziwnie napisane. Z jednej strony ładny ma początek, samiuśki, a potem takie
nie lubię tak pisanych książek, ale okazało się, że jest to jedynie jakiś tam fragment właśnie tej książki z dzieciństwa, tej książki, która nazywa się Człowiek z błota, czy tam tutaj jest prawdziwa historia człowieka z błota, a potem dopiero zaczyna się prawdziwa, znaczy sama już w sobie prawilna historia. I czyta się to naprawdę bardzo dobrze, klimat jest super, nie dzieje się dużo może, ale wszystko jest owiane tajemnicą, jest tutaj wiele rzeczy takich no, niedopowiedzianych jeszcze. Myślę, że sporo rzeczy może się z czasem ciekawych okazać. Miałam na przykład Galanta, natomiast nie wiem, czy jego w ogóle zdążę zacząć czytać, dlatego że wczoraj tak właśnie jak jeszcze czekałam na rozwiązanie tej sprawy, czy przyjeżdżam, czy nie przyjeżdżam, to w domu u siebie w Warszawie zaczęłam czytać Anatomia Love Story. Czyta się to generalnie tak. Ta książka ma taką zaletę, że czyta się ją bardzo szybko i ma taką wadę, że przez te 140 stron nie dzieje się prawie nic. I ta historia jest, wydaje mi się, z jakimś ciekawym pomysłem, ale ostatecznie słabą realizacją. Mamy dwójkę bohaterów, to jest, zaraz wam powiem, 1817 rok, Edynburg. Mamy dwójkę bohaterów, bohaterkę, która jest młodą damą, która powinna myśleć o wystawnych przyjęciach i o tym, żeby wreszcie zaręczyć się ze swoim kuzynem, żeby wreszcie ją poprosił o rękę. Natomiast ona bardzo chce zostać chirurgiem, co jest wyłącznie męskim zawodem i jeszcze zawód chirurga jest uważany w tamtych czasach za gorszy od zawodu po prostu lekarza, bo uważa się, że jest to praktycznie zawód rzeźnika. No i mamy też chłopaka, o którym nie ma za wiele do tej pory. Chłopaka, który jest cmentarnym złodziejem i kradnie ciała z cmentarza. I w sumie tyle. Ta Hazel, ona ma właśnie te swoje marzenia, jakoś próbuje je mimo wszystko spełniać, bo się bardzo interesuje anatomią. Jest tu trochę takich nieprzyjemnych też opisów, jakieś krojenie zwierząt też na przykład tu było, ale pomysł był dobry, taka realizacja pod względem, co młoda dama w tamtych czasach powinna, a jak ona by chciała, żeby się jej życie toczyło i co ona by chciała robić. No niby fajne na fabułę i tak dalej, fajne problemy do poruszenia, ale na razie realizacja jest bardzo słaba, bo naprawdę prawie nic się tam nie dzieje. Więc póki co jestem rozczarowana, a ta książka ma 330 stron. Jakby zostało jeszcze niecałe 200 stron do tego, żeby w tej książce coś faktycznie się wydarzyło. I ja nie liczę już, że coś faktycznie jeszcze fajnego się w tej książce wydarzy. Generalnie jak kiedyś czytałam o tej książce i słyszałam właśnie, że tutaj mamy złodzieja cmentarnego, tutaj mamy dziewczynę, która chciałaby być patologiem, czy coś w tym rodzaju, czy po prostu chirurgiem, no to myślałam, że będzie to takie bardziej creepy, że będzie miało to zupełnie inny klimat niż ma, bo klimat ma bardzo nijaki, więc jestem troszeczkę rozczarowana, ale będę sobie może kończyć dzisiaj tę książkę. Mam nadzieję, że mi się uda ją doczytać, a potem będę pewnie wracać do Milczącego Zamku. No i co? Próbowałam też sobie słuchać w audio Starej Słaboniowej dalej, ale bardzo mocno zastanawiam się nad DNF-em. Nie dlatego, że ta książka jest zła, dlatego, że ona nie jest dla mnie i mnie nie ciekawi za bardzo. Zobaczymy jeszcze. W każdym razie nie udało mi się tego skończyć w październiku, żeby dopasować to do swojego wyzwania rocznego. Niestety, ale naprawdę jak myślę o słuchaniu audiobooka, to chciałabym zacząć jakiś inny, nowy, bo wolę nie słuchać w ogóle audiobooków, niż zabierać się za słaboniową. Tak, no i tyle na ten moment. Jeszcze pokażę wam, co moja babcia zrobiła. Na Instagrama wam już... Jeszcze w lukier wsadziłam palec. Na Instagrama wam już wstawiałam. Bardzo proszę. Tak. Już dwa pączki zażarłam po obiedzie. Teraz sobie zrobię jeszcze kawę, bo jestem trochę śnięta. I pewnie jeszcze jakiś pączek dzisiaj wjedzie. No ja po prostu... Oh. A już tak mi dbanie o linię dobrze szło.
Mam wrażenie, że ja non-stop nagrywam w tej bluzie, ale spokojnie, piorę ją, tylko że po prostu ja ją tak lubię, że jak wyschnie, ja jej nawet nie chowam do szafy, bo ona jest ciepła i fajna na ten czas, jest po prostu dla mnie idealna po domu. Resztę tego filmu mam już zmontowaną, wiem, że będzie bardzo długi, więc teraz postaram się sprężyć, chociaż mam wiele książek, o których chciałabym Wam jeszcze teraz coś powiedzieć. I jeszcze pierwsza jedna rzecz, jak zaczęłam montować właśnie ten film i widziałam tam urywek z początku, jak pokazywałam Wam książki, to dopiero wtedy uświadomiłam sobie, jakim jestem Declan. I aż musiałam te fragmenty stamtąd wyciąć, żeby teraz dopiero Wam o tym powiedzieć, jaka jestem głupia. I jeszcze pokazywałam Wam to na Instagramie. I nikt mnie nie poprawił, więc nikt się nie skapnął do tej pory. Otóż słuchajcie, wypożyczyłam sobie z biblioteki nie drugą część drugiego tomu Księżycowego Miasta, tylko drugą część pierwszego tomu. I skapnęłam się po tym, że ten jakby podtytuł, ten tytuł samego tomu jakoś nie brzmiał mi. Wydawało mi się, że to nie brzmi jak tytuł drugiego tomu. I potem spojrzałam na tę okładkę i uświadomiłam sobie po jakichś 2 tygodniach od jej wypożyczenia, jaka jestem głupia. No ale cóż, w takim razie odpada mi ta książka do przeczytania. No i będę mogła niedługo udać się do tej biblioteki, bo inną książkę stamtąd już też przeczytałam. Będę mogła sobie je wymienić. W ogóle też zauważyłam, że nie powiedziałam Wam, że skończyłam tę książkę 3 razy Q, nazwijmy to, i podobała mi się, w sensie już nawet nie pamiętam, chyba oceniłam ją na 4 gwiazdki. W tej książce mamy historię sfrustrowanej kobiety, której życie nie toczy się, nie potoczyło się tak, jak ona by sobie tego życzyła. Ma męża, ma dziecko i jest sfrustrowana swoją sytuacją, wieloma rzeczami, bo jej się po prostu wiele z tego, jak jej życie wygląda, nie podoba, ale też z drugiej strony nie wie, co ma zrobić, żeby to wszystko poprawić, żeby tę sytuację zmienić i żeby było to wszystko bardziej po jej myśli. I z różnymi rzeczami z tej książki, z sytuacji bohaterki i z jej sposobu, nie wiem, bycia, zachowania, mogłam utożsamić ze sobą, więc myślę, że z tego też względu książki tej autorki w ogóle mi się bardzo podobają, bo i w Nigdy, Nigdy, Nigdy i w tej właśnie było dużo takich aspektów, z którymi ja się mogłam utożsamić, jeżeli chodzi o życie bohaterek i ich poglądy. Skończyłam też Anatomia Love Story, natomiast ta książka była tak słaba, że aż mi jest przykro, bo zupełnie nie tego się spodziewałam po tym, co mi ta książka zapowiadała, zupełnie nie na taki klimat liczyłam, ona była przegadana, nudna, te wątki, które miały być takie feministyczne i pokazywać, że ta bohaterka w ciężkich czasach, kiedy kobiety nie powinny myśleć o tym, żeby zostać lekarzem, czy chirurgiem, czy kimkolwiek, no to, że ona po prostu próbuje spełniać te swoje marzenia, ale to wszystko było tak przeciągnięte, takie jakieś pitu-pitu straszne, że to w ogóle nie wybrzmiało, mam wrażenie, tak jak wybrzmieć miało. Wątek romantyczny dla mnie też zupełnie nie miał żadnego pokrycia, nie było w tym nic romantycznego, wzięło się to z bani totalnie. Jedyny całkiem ciekawy aspekt to była końcówka, kiedy okazują się tam różne rzeczy i tak dalej, jest jakiś lekki plot twist, no to powiedzmy, że było to w miarę, że było to coś, czego się nie spodziewałam, ale już byłam na tyle wymęczona tym, że prawie nic w tej książce się nie dzieje i nie ma żadnego klimatu tak naprawdę. Totalny brak mięsa. O, mimo że jest to o zwłokach, o chirurgii, to był to totalny brak mięsa jak dla mnie. No i przez to ja już byłam tym na tyle zmęczona, już tak chciałam doczytać tę książkę do końca, że nawet to zakończenie, które może by było trochę mocniejsze i ten plot twist cały, nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia. Takie już samo zakończenie było... No nie wiem, no okej, ale ani satysfakcjonujące, ani rozczarowujące. Takie bardzo dla mnie obojętne. I dałam tej książce, wydaje mi się, 2 gwiazdki, jeżeli dobrze pamiętam. Skończyłam też Galanta. Uwaga, przeczytałam książkę Galant w jej Schwab i ją oceniłam chyba na 2,75, bo to też była książka dosyć nudnawa. Ona jest pięknie wydana i tego po prostu nie można odmówić. No ale wiecie, książki nie ocenia się po okładce i to wydaje mi się najlepsze stwierdzenie w momencie, kiedy się już ją przeczytało, że okładka nie może dodawać jakoś, nie wiem, do oceny samej książki. I tak w przypadku Galanta mamy historię dziewczyny, która nie ma rodziców, ona chyba w sierocińcu jakimś takim dziwnym
innym mieszka i nagle dostaje list od swojej rodziny, od swojego wuja, od strony matki, że rodzina na nią czeka w jakimś tam domu, właśnie w tym galancie tytułowym i ona tam jedzie, przy czym tam ten dom, to miejsce skrywa jakieś tajemnice, jakiś mrok, ta dziewczyna też widzi duchy w ogóle, czyli tak zwane martwiaki, ale w tej książce też dzieje się bardzo mało i w pewnym momencie dopiero tam też jakby rzeczy zaczynają się okazywać wiemy już, o co z tym galantem chodzi, co jest tą tajemnicą tej rodziny i od tego momentu jakby ciągniemy do tego najważniejszego wydarzenia, a potem ku zakończeniu książki, ale w międzyczasie za mało było jakiegoś tego budowania napięcia poprzez inne akcje, takie mam wrażenie, i przez to książka też nie wywarła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Była bardzo ładnie napisana. Mnie osobiście bardzo podobał się styl pisania autorki w tej książce. Jedyne, co mnie tutaj stręczało, to to, jak co drugie czy co trzecie zdanie autorka musiała przypominać imię głównej bohaterki i nawet jeżeli była scena, gdzie tylko była główna bohaterka i ona coś robiła, to cały czas było Oliwia, 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 Oliwia. Oliwia, Oliwia, Oliwia zrobiła to, Oliwia ten, tutaj pomyślała i znowu zaraz Oliwia. No przecież wiadomo, że o nią chodzi, jak cały czas czytamy tylko o tym, co ona robi. No ale pod względem samej historii, tak se. Generalnie zakończenie też nie było jakieś takie wielkie super wow i jakieś bardzo satysfakcjonujące. No, dosyć przeciętna książka, którą czyta się dobrze, czyta się w miarę szybko w sumie, więc ani nie polecam, ani do końca nie odradzam, aczkolwiek też mi się wydaje, że jeżeli sobie ją odpuścicie, no to wiele nie stracicie na tym. Czytam dalej Milczący Zamek, ale teraz jestem w momencie, gdzie strasznie mi się to znudziło. 156 strona, będę zaczynać 8 rozdział. Możliwe, że przerzucę się z tą książką na audio, chociaż tam w jakimś stopniu i przez moment będę sobie jej słuchać w audio, żeby trochę ruszyć z tą historią, bo mam lekki przestój w tym momencie i te ostatnie jakieś tam wydarzenia, gdzie troszkę się cofamy też do przeszłości, są dla mnie mało interesujące póki co, więc też musiałam sobie zrobić od niej przerwę. Słaboniową zdienefowałam, po żaden inny audiobook jeszcze nie sięgnęłam, bo obecnie, jeżeli już czegoś słucham, to słucham sobie muzyki. Też w e-booku troszeczkę ruszyłam z Światu nie mamy czego zazdrościć, ale to dosłownie tam kilkanaście, kilkadziesiąt może stron przeczytałam, więc też jeszcze nie za dużo. Natomiast zaczęłam też czytać Nostalgię Anioła, czyli książkę, na podstawie której jest jeden z fajniejszych dla mnie filmów, ten taki do wypłakania, tak jak już Wam wspominałam. Jeżeli chodzi o książkę, jest napisana dosyć specyficznie, aż miałam taki lekki zgrzyt, czy faktycznie będę miała ochotę ją czytać, skoro już tę historię znam, a wydaje mi się, że filmowo jest ona przedstawiona fantastycznie. Troszeczkę wydarzenia mamy tutaj inaczej przedstawione, bo to najważniejsze wydarzenie, czyli no, odebranie życia tej 13 czy 14-letniej dziewczynce Suzy, która zresztą tę historię nam opowiada, już miało miejsce na samym początku książki i tutaj była ta scena trochę mocniejsza, bardziej obrazowa, ale nie tak jakoś, nie wiem, skrajnie brutalna też bym powiedziała. W filmie jest to przedstawione trochę bardziej jednak między wierszami i troszkę jest to ułagodzone dla widza. Takie przynajmniej mam wrażenie. No ja jestem w ogóle po 56 stronach, będę zaczynać 4 rozdział. A w ogóle, jeżeli nie wiecie, no to tutaj mamy właśnie historię historię Suzy, która opowiada nam o swojej śmierci i o tym, jak ona trafiła do jej nieba, a też jednocześnie ma pogląd sytuacji, jakiej rodzina to przeżywa, jakiej rodzina sobie z tym radzi, jak tam się rzeczy zmieniają. No troszkę już tutaj widzę różnic z filmem. Zobaczymy, jak to będzie dalej, na pewno będę ją kontynuować, ale na razie nie wywiera na mnie jakiegoś takiego wielkiego wrażenia. To, co mnie zatrzymało, szczerze mówiąc, żeby na pewno czytać tę książkę dalej, to ten opis z tyłu, czyli książka, w której straszliwa tragedia śmierci dziecka przeradza się w pełną nadziei i radości opowieść o miłości, dorastaniu, gojeniu duszy, pamięci i zapominaniu. Więc liczę na tę drugą część właśnie. Te emocjonalne kwestie dalej będą lepiej rozwinięte, przedstawione i będzie to jakieś takie, nie wiem, zmienne. No zobaczymy, zobaczymy, jak to tutaj będzie. I jeszcze jedna książka, którą zaczęłam i którą sobie w miarę aktywnie czytam, to wreszcie Wojna o Jadeit, czyli drugi tom Miasta Jadeitów Ondyli. Jestem
zaraz po 200 stronie, na 204, czyli przeczytałam tyle. Cieszę się, że wróciłam do tej historii. Bardzo lubię bohaterów, bardzo mi się ta historia podoba, aczkolwiek tutaj faktycznie na razie też jest spory zastój, więc też jestem w stanie zrozumieć, że ta seria nie będzie dla każdego, bo ona jest mocno rozbudowana i jest bardzo dużo w tych opisach pod względem tego, kto jest kim, co ta rodzina gdzieś tam zrobiła, jak to tutaj działa, wygląda, funkcjonuje. To nabudowywanie sytuacji w tym świecie takim współczesnym, no bo to są takie, to jest takie urban fantasy w wykreowanym świecie, jest bardzo mocno rozbudowane. Wydaje mi się, że szczególnie w tym tomie, bo praktycznie jeżeli bohaterowie nie rozmawiają ze sobą albo nie ustalają czegoś, co mają do zrobienia, no to jest cała ekspozycja i jeszcze więcej wiadomości, kto, co i tak dalej. Ale ja jestem po prostu na tyle zaangażowana w tę historię i losy bohaterów, że mnie to nie przeszkadza i mimo wszystko jestem tym zainteresowana i czyta mi się to dobrze, ale wiem, że dla niektórych może to być po prostu nużące i to może być nie to, czego oczekują. Natomiast sama osobiście też liczę, że troszeczkę akcja się zagęści jakoś później, ale w pierwszym tomie też tak było, że pierwsza połowa może nie była jakoś bardzo bogata w akcję, ale i tak dało się polubić te postaci, a potem dopiero poczułam dużo większe, dużo silniejsze zaangażowanie, które utrzymuje się dalej, ale mimo wszystko akcji też bym chciała w tym trochę więcej. Natomiast w tym filmie to już chyba by było na tyle i tak troszeczkę się rozgadałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się następnym razem, także do zobaczenia. To pa!